Cześć, z tej strony B123 i witam w kolejnym odcinku z gry The Sims. Była propozycja, aby bardziej zająć się nie naszymi stałymi tutaj Simami, a Ignacym i Agatą. No, niestety przez to, że są oni dziećmi moich Simów, a nie Simami stworzonymi przez samego mnie, to nie mogę nimi bezpośrednio sterować, ale mogę wchodzić z nimi w interakcję. To już troszeczkę porobiłem, oczywiście Dominik jako przykładny ojciec nawiązał relacje i polepsza ją ze swoją córką i synem. Dobra, a jeszcze tutaj Dominik bardziej angażuje się swoją przyjaźń z Remigiuszem. I zaraz osiągnął maksymalny poziom. Do dzieła. No i w porządku, a my przenieśmy się do naszego domku. Z tego co pamiętam od ostatniego odcinka, nic się w nim nie zmieniło. Tam z kilkoma simami powchodziłem w interakcję. Ale ogólnie swoją... Tu się nic chyba nie zmieniło. No nie. I może jakąś byśmy nowe hobby zaczęli, tak? Tu mamy wszystko. I nowym hobby, które mogę zrobić, które mogę zacząć, jest yoga. No i szczerze mówiąc, uprawiać jogę w ogródku? No spróbujmy. I niech, no niestety musiałem wydać lamę. Ale cóż, czasami bywa. I spróbujmy, jakby Tomasz został. Tak, zmień, bo już kucharza osiągnęliśmy. Najlepszym kucharzem jest Dominik, więc ty, Tomasz, możesz zostać. Kurde, nawet nie wiem, jak to mówić. Joginem, tak? Czy jak to się odmienia tam? No nie wiem. Naprawdę, przepraszam. Poprawcie mnie w komentarzach, ale... dobra. I zacznijmy coś. Na razie możemy tylko krótką sesję ćwiczeniową. Oki, ładny lotos tam był. Przygotuj się do ćwiczeń z wałkiem. No dobra. Taki fajny w ogóle ten strój sportowy taki. Fajnie to wygląda. Joga w rytmie. No tak, w rytm muzyki zawsze się przyjemniej pracuje. Lub też coś robi, także... tutaj nie ma wątpliwości. Okej. I zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ło, teraz jakiś jeszcze inny strój ma. Nasz Tomasz, a... O, teleportował się, dobra. Oni się tak czasami z nienacka teleportują i... Nie wiem, co tu robić. O, jaki rozciągnięty. Ale coś źle zrobił, no bo za wysoko uniósł tył. Łek. Aha, czyli na początku do jogi on będzie ćwiczył jakieś podstawowe ćwiczenia typu właśnie mostek. Żeby zwiększyć oczywiście swoją gibkość. Będzie się też rozciągał. No tak, to jest... A, nie, to on coś takiego chciał zrobić. Nie, no dobrze, to zupełnie inne ćwiczenie. Niech porozciąga mięśnie. Sobie przeniosę to. Dobra, i ukończyłem wydarzenie. Okej. Okay. Zostańmy adeptem gibkości. Ale tak, w ogóle... O, Agata poszła spać. A co robi Ignacy? Ignacy coś tam prowadzi jakiś monolog z samym sobą. A nie, ogląda telewizor, dobra. O, Agata wstała. E,
No i tak, niech sobie ten Tomek utnie tą drzemkę, by zyskać... W ogóle on ma nową piżamę, oni zmieniają strój, ja nic o tym nie wiem, ale dobra. Ważne, że wygląda... Ej, trzy razy się przebrał. Dobra, ważne, że wyglądała całkiem fajnie ta piżamka. I przechodzimy do dalszych ćwiczeń. Co zostałem za powiadomienie tutaj? Wyposażenie zostało zaktualizowane. No w porządku, bo tam te halloweenowe cukierki zostały chyba wymienione na monety, jeżeli dobrze pamiętam. Ale także nic złego się nie stało. No nie kupiłem nic zbytnio. W ogóle, jeżeli się nie mylę, to Halloween całe to jest 31 października. A mamy 16 października, znaczy jak nagrywam ten materiał i już we wszystkich grach zaczęły się eventy, a w niektórych to się na przykład w Simsach właśnie to się pokończyły, także nie wiem o co chodzi. Ajaj, czy mu się uda? No, bardzo ładnie. Co wykonać? Co chcę wykonać? Źle nogę ustawił. No właśnie. I przez to ćwiczenie nie wyszło. Niestety. A może byśmy też się zajęli tym, żeby nasz Gimper i Rock sobie coś zrobili. W sensie w takim... żeby znaleźli sobie jakieś drugie połówki albo coś. I założyli rodzinę. No to też nie byłoby głupie. Ojejku. Niech sprawdzi to. No tyle to już można poczekać. Okej, okay, no poziom 30 już coraz bliżej. Stronę Winiasa. No nie wiem, co to jest ta Winiasa, ale wiem, że kolejne hobby to jest właśnie ta coś tam z tą Winiasą, więc... O, fajnie, kolejne no, misje wykonałem. Podarujmy naklejkę, czy nie możemy? Nie, nie możemy. Co byśmy mu to mogli jeszcze zrobić? Tu mamy jakieś te eventy. Nie wiem, czy coś tu jeszcze da się zrobić. Albo zagadajmy za Agaty. Ach, no. Musiało się wyświetlić. No, znowu się przebrał. To przebieraniec jaki. Ja się zastanawiam, czy nie wysłać Dominika na emeryturę, że to wtedy nie będę go kontrolował i jego miejsce by zajął inny sim. To możecie napisać o tym. Tylko nie wiem, czy to tak działa, że jak tego wyślę, to, ale to chyba się powinno zwolnić miejsce, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy w tym... Nie, no w tym odcinku nawet nie mogę zaryzykować, bo Dominik jeszcze prowadzi interakcję. To trochę szkoda mi tego Dominika by było
Sentyment jest jednak po tylu. No, godzinach w sumie grania tym simem to. Tak dziwnie to by było. Ale no dobra. Trzeba też się przygotować na zmiany. Dla dobra całej serii. A idzie mi. Dobra, Tomek wziął prysznic i skorzystał z talety, dzięki czemu odzyskał energię i spotkanie zostało zakończone. No dobra, w sumie to chyba by było na tyle. Także dalsze decyzje należą do was, co robimy z Dominikiem. A ja się będę żegnał. Także do usłyszenia.